mój następca Alfred Ild! Alfred! 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 Dla mnie to jest taki powrót sentymentalny do gniazda. Tu jako mały chłopiec chodziłem z mamą i z ojcem na spektakle do słynnej Siemaszkowej. Oglądałem różne przedstawienia, głównie za dyrekcji Bogdana Cioska, jeszcze tam wcześniejszych paru dyrektorów o siwych włosach, bo w zasadzie dyrektorzy albo są z siwymi włosami, albo nie mają włosów, bo to jest taki fajny zawód, czy stanowisko i fach. Tu chodziłem z wypiekami twarzy, oglądałem różnych bardzo dobrych aktorów i piękne spektakle na rzeszowskich spotkaniach teatralnych, a teraz z dużą rozkoszą na zaproszenie Janka, pana dyrektora waszego, wróciłem po latach w charakterze reżysera i trochę się czuję jak ta starsza pani, tylko że płeć nie taka. Jakbym wrócił i właśnie popatrzył na to miasto, które pięknie rozkwita, i przywiozłem wam pomysł na spektakl Wizyta starszej pani Dürrenmatta. To jest opowieść w sumie bardzo gorzka, ale nie będę odstraszał ludzi, bo tak naprawdę widzów potencjalnych. Przepiękny tekst, mądry, wzruszający, dowcipny i bardzo w sumie gorzki. Konradowy las. Popatrz, Alfredzie, serce swoim i moim imieniem. Zupełnie wybladłe i zatarte. Drzewo urosło, jego pień i konary zdrubiały, podobnie jak my. Prawdziwie! Niemiecka kępa drzew! Dawno nie byłam w lesie mojej młodości. Popatrz! Sarna! Jeleń! Czas godów! Na tym głazie całowaliśmy się. Przeszło 45 lat temu. Moja postać jest taką kobietą, która przegrywa, wygrywając. I to jest niezwykle trudne. To jest niezwykle trudne dla mnie, jako dla człowieka. A może by było łatwiejsze, gdybym była innym człowiekiem, wtedy łatwiej by mi było zagrać tę postać, ale wcale nie jest mi łatwiej. W okrutny sposób ląduje w burdelu, odbierają jej dziecko, miasteczko milczy, nikt się za nią nie wstawia, ale okazuje się, że i w burdelu można odnaleźć sens życia. Trafia na fantastycznego miliardera, który się w niej zakochuje. Przyszedł tam pewnie nie na spektakl, ale dogadali się jakoś. A potem zachował się z wielką klasą, bo szybko umarł i przepisał jej wszystko. Życzę paniom, nie żebyście lądowały jak ona w takim teatrzyku, ale żebyście trafiły na takich wspaniałych facetów. Z miliardami, żeby szybko odeszli. Mówią, że stracił swoje plantacje tytoniu. Należą już do miliarderki. Wyprawi za to huczne wesele z tym ósmym. Wczoraj odbyły się uroczyste zaręczyny. Robi, zagraj mi tę ulubioną melodię z Afanasjana. Chodź! Ilość wątków psychologiczno-filozoficznych, żeby się nie rozwodzić, to ja się staram tak kondensować te moje myśli. W tym tekście jest przeogromna. On daje możliwość
na tak bardzo prostej historii, zaskakującej dla widza, który nie czytał tego dramatu, daje możliwość zrobienia bardzo różnych przedstawień, daje możliwość poruszenia bardzo dużej ilości wątków i ten tekst o dziwo nic nie traci na tym, bo jeden reżyser może zrobić i położyć wątek, nacisk całego głównego wątku na jedną sprawę, a inny może zrobić na zupełnie jakby inny aspekt spraw społeczno-obyczajowych i politycznych, nie niszcząc tego głównego wątku. Dlatego wydaje mi się, że to jest fantastyczny tekst po prostu. Fantastyczny tekst do zagrania ze znakomicie napisanymi rolami. Te przedstawienia można robić w bardzo różnej formie. Można by zrobić nawet festiwal takiej wizyty starszej pani i podejrzewam, że widzowie byliby zaskoczeni. Policzę mleka za każdą sprawę!